Let me give you a Christmas moment we'll fill with love and joy. Mm-mm, so beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents as long as I spend this day with you. Mm-mm, so beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. Witam Was cieplutko w kolejnym vlogmasie. Wracamy właśnie z pracy i zajedziemy po drodze na pocztę, bo musimy wysłać kartki świąteczne już dzisiaj, żeby doszły przed świętami. Na stację do impostu, bo muszę wysłać jedną paczkę z Vinted. I nic, i do domu. I do domu, słuchajcie. No, i dzisiaj nic nie mam w planach, także dzisiaj odpoczynek. I z domu. Słuchajcie, ja już nawet po kąpieli, a jest godzina 16:45. Wziąłam sobie taką godzinną kąpiel. Słuchajcie, bo jeszcze teraz siedzę sobie w sypialni, tutaj coś czytam, bo słuchajcie, mam rozmowę, wideo rozmowę przez WhatsAppa o 18:00. I na razie nie mogę wam powiedzieć, o co chodzi. Znaczy, nie, że nie mogę, mogę, ale nie chcę wam powiedzieć, o co chodzi po prostu. Powiem wam, jeżeli to, o czym będzie rozmowa, dojdzie do skutku, to wam powiem i tak. No, a na razie jeszcze czytam sobie, wiecie, różne rzeczy właśnie do tej rozmowy i tam tak się trochę przygotowuję, wiecie, o co zapytać i tak dalej. No, w każdym razie to jest taka ważna dla mnie rozmowa i stresuję się trochę, słuchajcie, trochę się stresuję. No, i tak, więc wziąłam sobie tą kąpiel. Więc ja już po kąpieli został mi właśnie tylko ten telefon. I potem, słuchajcie, sobie otworzymy kalendarze. Paznokcie mam straszne, muszę sobie jeszcze, o, jeszcze do tej rozmowy sobie paznokcie właśnie tutaj naprawię, bo mam jeszcze czas. I słuchajcie, po tej rozmowie sobie otworzymy kalendarze, bo na razie nie mam do tego w ogóle głowy, słuchajcie, w ogóle. No. I tak, i to będzie chyba najkrótszy vlogmas na świecie, no ale nic na to nie poradzę, bo no taki jest dzień. Słuchajcie, wysłaliśmy te kartki do rodziny, lało jak nie wiem, zmokliśmy jak nie wiem, nadałam paczkę. Także to, co dzisiaj miałam zrobić, to zrobiłam. No. I tak. I odezwę się do Was później, bo nawet nie wiem, słuchajcie, co Wam gadać, co powiedzieć i tak dalej. W głowie mam, wiecie, tylko ten temat właśnie... o którym będzie rozmowa i chcę jeszcze tam coś tam poczytać, coś tam jeszcze, wiecie, się doinformować, żeby wiedzieć, o co pytać i tak dalej. I tak. Dobra, wrócę do Was później już z kalendarzem. Pora na kalendarz, 11 mamy tutaj. I dzisiaj czarne. I nie próbowałam jeszcze, słuchajcie, nie wiem nawet jaki to jest smak. Jak wiecie, to o, to jest to. Czekajcie. No... pokaż. O, to. Także jak próbowaliście, to dajcie znać, czy dobre. To jest to. I mój kalendarz ASOS. Ta moja piżamka. 11. Coś bardzo leciutkiego. Zobaczmy. I to jest, słuchajcie, ostatnie. Dobrze mówię? Nie, jeszcze 12. Jeszcze 12 i wtedy będzie ostatnie okienko na tym piętrze. Dobra. Uwaga. Łe. No nie. Dzisiaj się nie cieszę w ogóle. Dainty. Rzęsy, słuchajcie, rzęsy to ja sprzedaję na Vinted. Już sprzedałam prawie wszystkie. Także, no, ja rzęs nie używam. No, nie. To nie jest fajne. Ładne pudełeczko, zobaczcie. Ale to nie, w ogóle nie jestem zadowolona. Nie, nie użyję ich na pewno. Strasznie są długie i wielkie. Także te rzęsy prawdopodobnie, nie wiem, sprzedam też na Vinted. Bo nie, raczej tak pomyślałam, czy na Wigilię sobie nie założę, ale nie, mam dużo delikatniejsze takie swoje, jedne sobie zostawiłam, Ardelki, no a te są strasznie takie dramatyczne, także nie, dzisiaj nie jestem zadowolona. 11 do kitu, mam nadzieję, że 12 będzie lepsza. Ja, słuchajcie, już wskoczyłam w piżamkę, bo z tego telefonu, o którym Wam mówiłam, nic nie wyszło, w ogóle tej rozmowy nawet nie doszło do tej rozmowy, bo się okazało, że jakby to, ta sprawa, której miałam dzwonić i załatwiać, jest już nieaktualna. Więc tak, bardzo się zawiodłam, słuchajcie, bardzo. Natomiast teraz jestem w trakcie załatwiania drugiej sprawy. Znaczy tej samej, ale jakby z innego źródła. Zobaczymy. Na razie jakoś też to idzie bardzo powoli.
No, ale czekam na odpowiedź po prostu i tyle. I tak, słuchajcie, idę jeszcze umyć głowę, ale chciałam się odezwać do Was przed. Dzisiaj bardzo taki w ogóle, nie bardzo, tylko w ogóle nie świąteczny vlogmas, ale i takie dni są, słuchajcie, i nie, dzień nie jest przecież świąteczny i wiecie, i super kolorowo. Także dzisiaj tak. Przepraszam za to. Przepraszam, że nic za mnie pokazałam i nie było w ogóle dzisiaj świątecznego klimatu i nic takiego. Poza tym wysłałem kartek, ale tego też przecież nie widzieliście. Ale kartki wysłane, także tyle. Tyle dobrze, tyle ze świątecznych spraw dzisiaj załatwione. No, a ja, tak jak mówię, przyszłam do Was jeszcze się na chwilkę odezwać i umyję, jestem po kąpieli, bo brałam kąpiel przed tą rozmową, przebrałam się tylko w piżamkę. Umyję głowę i usiądę do komputera, zmontuję ten 7-minutowy vlog. I poczekam jeszcze na odpowiedź i pójdę spać. No, nieważne czy przyjdzie, czy nie przyjdzie odpowiedź, to i tak muszę iść, wiecie, tak najpóźniej o 9 spać. No i tak, kochani, tak. Kurczę, najgorzej jak wiecie, na czymś wam bardzo zależy, a nie z Wasze winy, czy tam wiecie, nie z przyczyn, które są od Was zależne, się nie udaje. No i też nie na wszystko możemy coś poradzić, nie na wszystko wiecie, możemy mieć wpływ. Także tak, słuchajcie, także tak. Będziemy w pracy dostawać prezenty świąteczne. Mogliśmy sobie dzisiaj wybrać. Spośród prezent dostajemy od firmy za 10 funtów. Spośród czterech mogliśmy sobie wybrać indyka, dwie butelki wina, czekoladki albo voucher. Zadychę. No, więc tak, Łukasz wybrał te dwie butelki wina, no a ja nie będę brała kolejnych dwóch butelek wina, bo cztery butelki wina. Po co nam zresztą, jakie dwie butelki wina zadychę, no to nie wiem, jakieś popiące. Wiecie, jakiegoś szału nie będzie. A ja wybrałam sobie voucher zadychę. No, bo... Jeżeli się wszystko uda, to będę miała parę wydatków za niedługo. I właśnie tak pomyślałam, że ten voucher mi się przyda na pewno. Taki właśnie nadyszka. No, wiecie, mieć, a nie mieć dychę. No, także tak. Też nie wiem, w jakich sklepach on będzie do wykorzystania, ale oni tutaj dają zazwyczaj, jak dają właśnie vouchery w ramach jakiegoś bonusu, czy tam wiecie, za super pracę. Czy właśnie przy świętach, czy gdzieś tam, chociaż tutaj za dychę zawsze dostawaliśmy w poprzedniej pracy za 25 voucher. Były takie czasy, że za 50, ale słuchajcie, bieda już w Anglii. Coraz większa też. No i za dychę. No i właśnie zawsze dają takie vouchery, wiecie, do wykorzystania chyba we wszystkich sklepach po prostu, jakie możecie sobie wyobrazić. I w Karysie, czyli tym z komputerami, ze sprzętem możecie wydać. I w Sainsbury, w spożywce i wiecie, no wszędzie. Tam na Multum jest chyba, nie wiem ile tam jest, nie wiem, 80 czy 160, nie wiem, sklepów. Po prostu i online, i wiecie, i w sklepach. Zależy jaka firma, na przykład, nie wiem, jak tam JD, na przykład oni... Nie wiem, czy tak jest, ale powiedzmy, że na przykład jak JD to może nie akceptować w sklepie, tylko online, a drugi sklep, na przykład Sport Direct, akceptuje i w sklepie, a nie akceptuje online, albo i tu, i tu. Także różnie trzeba już po prostu poczytać na konkretnym sklepie, gdzie oni akceptują te vouchery. Ale właśnie te vouchery są, to jest taka karta, wiecie, zwykła, plastikowa, z kodem. No i te vouchery są właśnie w wielu, wielu sklepach do realizacji. Tak, mam nadzieję, że o taki voucher chodzi. Także wybrałam sobie taki właśnie voucher za dychę. No, także taki będę miała prezent na święta od firmy. No, ale wiecie, lepszy rys niż nic. Także tak. Nic, idę, słuchajcie. Idę jeszcze tą głowę umyć, to tak mi się nie chce. Te włosy długo schną. No, co tu więcej? Nic. Ten kalendarz dzisiaj... Już myślałam, że może... Wiecie, cieszyłam się jeszcze na otwarcie tego kalendarza. Mówiłam, że coś w kalendarzu będzie fajnego, co mnie tak, wiecie, trochę ten... pocieszy po tym niezałatwionym, po tej nieudanej sprawie. Ale nie. Nawet kalendarz przeciwko mnie, więc dzisiaj chyba jakiś dzień taki po prostu... Lepiej już iść spać. Jutro zacząć nowy. No, a jutro co jest? Jutro, czekajcie, jutro jest który... 12. Jutro, słuchajcie, jutro będzie vlog fajny. Jutro będę
dekorować dom na święta już. No, już połowa grudnia praktycznie, więc tak już trzeba. Więc tyle. Tyle, kochani. Uciekam. Przepraszam za taką beznadzieję dzisiejszą. Ale i tak nie będę, wiecie, tu na siłę nic wymyślać i lepić bałwana bez śniegu i wiecie, nie wiadomo co. Po prostu jest jak jest. No, także tak. Zapraszam Was jutro. Jutro będzie bardzo świątecznie, obiecuję. Więc jeżeli brakuje Wam tego, no to jutro. Jutro będziemy mieć... Ja, Wy będziemy mieć świąteczny dzień. Świąteczny vlogmas. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Pa!